kłaniam się, Bartek Szymaj, w tym filmie powiem o nowym rewolucyjnym treningu, który razem z Anią Kukaśnicką wymyśliliśmy, próbujemy już teraz opatentować i moi drodzy, problemem w treningach jest to, że przede wszystkim biorą pod uwagę wyłącznie treningi. Problemem u większości osób, zarówno z dietą, jak i z treningami, jest kwestia mentalna. I ten trening, trening 55 sekund, tę kwestię będzie rozwiązywał. A o czym dokładnie mowa? Serdecznie zapraszam. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obserwują mnie na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, tak samo jak obserwują Anię Kulaśnicką, w ogóle obserwując trochę przemian i w ogóle z nimi współpracują, to dla nas wiele znaczy i będziemy się rozwijać po to, żeby dawać jak najlepszą wartość wszystkim, a jeżeli ktoś nas jeszcze nie obserwuje, to oczywiście do tego zachęcam, jeżeli nie jest przekonany, to postaram się nagrać taki content, taki film albo dać taką wiedzę, która tę osobę do tego przekona. I teraz po kolei, trening 55 sekund. Ogólnie rzecz biorąc, nazwę widzieliśmy stąd, że zostało 55 dni do nowego roku. Większość osób czeka do nowego roku, żeby coś zacząć zmieniać, żeby coś się nagle, albo w ogóle czeka na coś, że coś się wspaniale zmieni. Rzadko tak bywa, no bo czemu ma się coś samo zmienić, nic się samo nie robi, nic się samo nie zmienia. Niestety, ale takie są realia. I teraz wymyśliliśmy tutaj 55 sekund po to, żeby zmotywować wszystkich do działania i wymyśliliśmy taką kwestię jakby obejścia mentalnego, jeżeli chodzi o ćwiczenia. I teraz ten trening tak naprawdę opiera się o 5 podstawowych i kluczowych zasad i ja teraz każdą po kolei omówię. Po pierwsze, ćwiczysz tyle, ile masz czasu. Trening 55 sekund polega na tym, że masz dostosować ilość ćwiczeń do ilości czasu, którą masz. Większość osób, które nie chce ćwiczyć, mówi, że tego czasu nie ma. I teraz lepiej jest pójść i przez 55 sekund nawet zrobić jedno ćwiczenie, niż w ogóle nie ćwiczyć. I teraz ktoś powie, o Boże, co mi te 55 sekund da? Prawdopodobnie nic, ale znowu nie bądźmy tacy wąsko patrzący na dany temat, tylko spójrzmy na to szerzej. Dlatego, że jeżeli zaczniesz te 55 sekund wykonywać częściej, no to tak jak ze słodyczami, jak je zjesz raz, to raczej nic złego nie zrobią, ale jak słodycze jesz częściej, no to mogą mieć efekt. Tutaj w tym przypadku negatywny. Jak zaczniesz ćwiczyć, no to odwrotnie, pozytywne. Czyli ćwiczysz tyle, ile masz czasu. Nieważne tak naprawdę, z jakiego poziomu startujesz. Po prostu, tak jak teraz siedzisz i oglądasz ten film, zapauzuj go i idź, zrób 55 sekund jakiegokolwiek ćwiczenia po prostu lubisz albo znasz, albo włącz sobie mój lub Ani Kulaśnickiej trening i po prostu te 55 sekund zrób. Możesz się teraz uśmiechać, możesz myśleć, że to jest idiotyczne, możesz myśleć, że to nie ma w ogóle znaczenia, ale się mylisz, dlatego że od czegoś trzeba zacząć. Narracja w całym treningu fitness i tak dalej jest teraz taka, że teraz trzeba nawalać trening w tygodniu, pół godzinie, po chwilę 5-10 godzin, po prostu trzeba zapierdzielać się na maile. Moi drodzy, więcej trochę luzu w tym wszystkim i dostosujmy ilość aktywności fizycznej i poziom aktywności fizycznej do danej osoby. I to jest najważniejsze. I teraz, jeżeli jesteś osobą, która nienawidzi ćwiczyć, która nie ma czasu, no to kurczę, po prostu idź i teraz zrób te 55 sekund jakiegokolwiek ćwiczenia. Od czegoś zacznij, bo każdy musi od czegokolwiek zacząć. Dla wielu osób samo pójście na siłownię jest niesamowitym wyzwaniem i to jak najbardziej rozumiem i nie ma nic w tym złego, bo każdy z nas się czegoś boi, obawia. Każdy z nas się czymś straszy. I teraz idziesz, po prostu pozujesz ten film, idziesz robić na przykład 55 sekund deski, albo 55 sekund przysiadów, albo 55 sekund glutmisz. W zależności od tego, co lubisz, po prostu idziesz i robisz. Nie potrzebujesz tego sprzętu, nie potrzebujesz tego wcale miejsca. Wystarczy, że po prostu będziesz mieć miejsce, żeby stać i już możesz robić przysiady albo zrobić ruchu do martwego ciągu. Chodzi o to, że masz w punkcie pierwszym dostosować ilość treningu do swojego czasu. Jeżeli go nie masz, idź po prostu zrób przez tą minutę, przez te 55 sekund, przepraszam, te przysiady. I tyle w punkcie pierwszym. Przechodzimy do kolejnego. Po drugi to systematyczność. To, co powiedziałem już troszeczkę na początku, te 55 sekund, jak zrobisz jednorazowo, nie ma żadnego znaczenia praktycznie. No, takie są fakty, takie są realia. Ale jeżeli będziesz systematycznie te 55 sekund robić, to już będzie miało znaczenie. Systematycznie, chociaż co dwa dni, albo nawet codziennie, bo nie oszukujmy się, każdy z nas znajdzie chwilę codziennie, tak? Tylko teraz chodzi o to, żeby to systematycznie powtarzać. Bo tu nie chodzi o to, żeby zrobić 5 treningów przez tydzień, a potem 2 tygodnie nie robić nic, tylko robić je systematycznie. To jest raz, a dwa, gwarantuję Ci, że jeżeli zaczniesz robić te 55 sekund, pierwszy, drugi, trzeci trening, to potem na czwartym, piątym się okaże, że powiesz, dobra, to zrobię jeszcze jedną serię. Dobra, to zrobię jeszcze dwie serie. I w skali tygodnia okaże się, że trenujesz nawet parę minut i to może być dla Ciebie znowu dalej śmieszne, ale w skali miesiąca albo nawet kilku miesięcy
Może się okazać, że po tej minucie dojdziesz do 30, 60 albo 90 minut treningu. Nie uśmiechaj się teraz i nie ironizuj tego, bo tak po prostu będzie. Możemy się to założyć teraz online. Trzecia zasada treningu 55 sekund to progresja. I tutaj mówię przede wszystkim o tym, żeby progresywnie sobie utrudniać. Oczywiście w zależności od celu, poziomu, umiejętności, od czasu itd., itd. Oczywiście to wszystko należy dostosować do danej osoby. Jeżeli ktoś ma z tym problem, oczywiście możesz do nas do strefy przemian zgłosić. My w tym oczywiście pomagamy, tak samo jak w diecie. Ale tutaj chodzi o to, że jeżeli na przykład zrobisz przez 55 sekund przysiady i czujesz, że ci jest mega ciężko, to jest spoko. Na następnym treningu znowu sobie zrób 55 sekund, a jeżeli na przykład za dwa treningi się okaże, że robisz 55 sekund i jest lekko, no to sobie utrudni i wykonaj na przykład przez półtorej minuty. W ten sposób. Jeżeli chcesz bardziej konkretny plan treningowy, włącz sobie na YouTubie filmiki Ani albo jakieś moje na przykład na brzuch, które są też na YouTubie, są całkowicie bezpłatne. Jeżeli chcesz bardziej spersonalizowany plan treningowy, zgłoś się do strefy przemian do nas i też Ci pomożemy ten plan rozpisać. Nie ma w tym żadnego problemu. Chodzi o to, żebyś systematycznie włączał lub włączała aktywność fizyczną małymi krokami. I jeszcze raz powtarzam, nie patrzmy na to w skali dnia, godziny, minuty, tylko patrzmy na to w skali miesięcy. Bo według statystyk sprzed paru lat, tak naprawdę osoby, które zaczynają ćwiczyć w styczniu, w grudniu z tych osób zostaje tylko kilka procent. A te wszystkie procenty, te wszystkie osoby po drodze niestety, ale zaprzestają tego. I to jest jeden właśnie z głównych powodów, że te treningi są zbyt trudne, albo źle dostosowane, albo nie widzicie efektów i tak dalej. Powodów może być dużo. W każdym razie chodzi o to, żeby stopniowo to sobie po prostu utrudniać. Czyli jeszcze raz punkt trzeci. Progresja. Masz progresywnie sobie utrudniać trening. Jeżeli dochodzisz do etapu, w którym trening jest dla Ciebie po prostu lekki, to po prostu sobie go utrudniasz, albo dodając ilość czasu, albo dodając obciążenia, albo zwalniając tempo. Można na kilka sposobów sobie ten trening utrudnić. Punkt czwarty. Ćwicz to, co lubisz. Nikt Ci nie każe ćwiczyć, nie wiem, z ogromnymi ciężarami itd. Jeżeli to nie lubisz, spoko. Rób coś innego, coś, co Ci sprawia chociaż odrobinę przyjemności, albo ćwicz coś, czego nie nienawidzisz, bo na przykład są osoby, które na przykład nienawidzą robić przysiadów i one nie będą przysiadów robiły choćby nie wiem co. Spoko, rób inne ćwiczenie. Znajdź takie ćwiczenia, które przynajmniej potraktujesz neutralnie. I tyle. Po prostu je wykonaj. Czyli jeszcze raz, ćwicz to, co lubisz i próbuj różnych rzeczy. Tu nie chodzi o to, że masz robić jedno ćwiczenie teraz już do końca życia, tylko zrób sobie trochę tego, trochę tego, trochę tego i masz szerszy punkt odniesienia, szerszy punkt widzenia, tym łatwiej Ci będzie potem ten trening skomponować. Więc zdecydowanie jeszcze raz ćwicz to, co lubisz. To mogą być też, pamiętaj, spacery, to może być basen, choć nie wiem, czy teraz są otwarte. To mogą być rolki, rower, to może być wspinaczka nawet po ściance jakieś, jak masz gdzieś w pobliżu. Śmiało, aktywność fizyczna to aktywność fizyczna i chodzi o to, żeby ją systematycznie wykonywać, o czym już wcześniej mówiłem. I ostatni, chyba najważniejszy punkt to porównuj się. Ale uwaga! Nie porównuj się do innych, tylko porównuj się do siebie. A, no właśnie, bo teraz każdy mówi, Boże, moja sąsiadka schudła 17 kg, mój sąsiad 20, a ja przytyłam 4. Dlaczego tak jest? Nie porównuj się do innych. Ty jesteś osobą, która jest wyjątkowa, niepowtarzalna i porównywać do kogokolwiek jest totalnie bez sensu. Twoim punktem odniesienia powinieneś albo powinnaś być ty sprzed kilku tygodni, miesięcy albo lat. Jeżeli teraz przypomnisz sobie, kim jesteś i kim byłeś na przykład rok temu, to co to jest dla Ciebie punkt odniesienia? Czy jesteś dalej? Czy jesteś dalej w tym samym miejscu? Albo nawet się powie, nazwijmy to, cofasz. Jeżeli jesteś osobą, która przed rok temu ważyła 10 kg mniej, a teraz waży 10 kg więcej i źle się czuje w swoim ciele, no to nie jest progresja, to jest regres i to trzeba właśnie zmienić. I teraz jest ten moment, żeby to zmienić, a nie czekać do 1 stycznia, aż wszyscy zaczną tak naprawdę cokolwiek robić, bo jest 1 stycznia. Totalnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się porównać do siebie sprzed na przykład roku i widzisz, nie wiem, byłem taką i taką osobą, teraz jestem taką i taką, zmieniłem to, to i to. Zrobiłem progres. Super, o to dokładnie chodzi. Tylko się nie zatrzymuj, tylko idź dalej. I małymi kroczkami rób dalej progres. Czy to w kwestii mentalnej, czy to w kwestii fizycznej, związku, czy w kwestii rodzinnej, że tak powiem. Progres można robić na różne sposoby. W każdym razie tutaj przede wszystkim mówimy o progresie, jeżeli chodzi o zdrowie i o sylwetkę. Pamiętajcie też, że ruch, aktywność fizyczna to lepsza odporność, a w tych czasach to jest absolutnie niezbędne, żeby można było bezpiecznie funkcjonować. Ok, tyle na dziś ode mnie. Jeszcze raz powtarzam, jest 5 punktów. Systematyczność, progresja, ćwicz to, co lubisz, ćwicz tyle, ile masz czasu i porównuj się do siebie, a nie do innych. I moi drodzy, teraz jest wyzwanie ze strefą przemian na naszej grupie na Facebooku. Pomagamy w odchudzaniu. Tam jest ponad 23 tysiące osób teraz i zaczynamy teraz w niedzielę, tak naprawdę oficjalnie, czyli od dzisiaj.
bo dzisiaj ten film jest udostępniony w niedzielę 8 listopada i zaczynamy teraz do końca tego roku wspólnie działać. Będziemy razem się motywować, inspirować, będziemy z Anią Kolasińską wrzucać Wam treningi, będziemy Wam pomagać w kwestiach treningowych, żywieniowych, mentalnych, to wszystko się będzie działo na naszej grupie, więc ten filmik zdecydowanie można teraz udostępnić, polubić, skomentować, dzięki temu będziemy po prostu większe zasięgi, o to tak naprawdę chodzi. I pamiętajcie o tym, że im większe zasięgi ma ten film, tym więcej osób może zacząć działać. A o to w tym wszystkim chodzi, bo biorąc pod uwagę to, że coraz więcej ludzi ma problemy z nadwagą, z otyłością, ze zdrowiem, no to trzeba rozruszać tych ludzi po to, żeby te problemy były coraz mniejsze, a nie coraz większe. Więc polub, udostępnij ten film, zaproś znajomych, dołącz do tej grupy i zacznijmy wszyscy razem wspólnie działać. Jeżeli masz się do mnie albo do Ani Kolasińskiej, już tutaj bardzo proszę, zostawię w komentarzu, napisz do nas na kontakt@strefaprzemian.pl. Tam też bardzo chętnie porozmawiamy. Jeżeli masz w ogóle ochotę na taką kompleksową naszą opiekę w Strefie Przemian, to też jak najbardziej zapraszamy, dołącz do nas i my też wtedy Ci już konkretny plan treningowy rozpiszemy, damy Ci konkretne wskazówki żywieniowe i tak dalej, a jeżeli po prostu chcesz na razie sobie sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje, to zapisz się po prostu do bezpłatnego newslettera i stamtąd możesz pobrać sobie bezpłatne menu na 7 dni. Po prostu je pobierasz i możesz sobie na nim bazować. I jeszcze raz pamiętajcie, macie pytania, piszcie w komentarzach lub na maila, a my jesteśmy po to, żeby Wam wszystkim pomagać. I co, mam nadzieję, widzimy się na grupie i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Kłaniam się, całuję, pa!